Funkcja f jest zadana szeregiem Maclaurena. Tu mamy taki szereg, suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej, x do potęgi 6n podzielone przez 2n silnia. I mamy obliczyć wartość tej funkcji w punkcie dla wartości pierwiastek trzeciego stopnia z pi pół. Jak zwykle zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. I taką wskazówkę może bym tutaj dał, że żeby zobaczyć, czy ten szereg nie przedstawia pewnej funkcji. No i wtedy, to jest jedyny możliwy sposób, prawda, żeby rozpoznać w tym szeregu rozwinięcie jakiejś znanej funkcji, której wartość w takim punkcie będziemy potrafili obliczyć, no bo trudno sobie wyobrazić inną metodę obliczenia, prawda, jak w miejsce x wstawimy jakąś taką liczbę pierwiastek trzeciego stopnia z pi pół, żebyśmy mogli wysumować ten szereg, jeżeli nie wiemy, jaką funkcję ten szereg reprezentuje. Dobrze, no to teraz spróbujmy to rozwiązać. Więc tak, napiszę może kilka pierwszych wyrazów tego szeregu, żeby on się taki stał trochę jasny. Suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej x do 6n przez 2n silnia. Czyli tak, dla n równego 0 mamy 1, potem dla n równego 1, no tutaj minus 1 do n tej wprowadza nam znaki na przemian, plus minus, czyli dla nieparzystych n-ów będzie minus, dla parzystych plus, czyli będzie minus x do 6 przez 2 silnia. Potem będzie plus, dla n równego 3 to będzie x do, dla n równego 2, x razy 6 razy 2 to jest 12 przez 2, czyli 4 silnia. Potem jest minus x do 18 przez 6 silnia plus będzie x do 24 przez 3, to będzie 8 silnia, tak? 8 silnia i tak dalej. Dobrze, no i teraz, czy taki szereg z czymś się nam nie kojarzy? No, ponieważ to zadanie jest jakby w dziale o funkcjach trygonometrycznych, więc spróbujmy, być może jest to szereg, który reprezentuje jakąś funkcję trygonometryczną w jakiejś wartości argumentu. No, jeżeli podstawimy x równe 0, to oczywiście to jest, wartość jest 1. Wobec tego, no poza tym jest to funkcja parzysta, prawda? Tu są same parzyste potęgi, no, więc jakoś powinna nam się kojarzyć z kosinusem. Spróbujmy może napisać rozwinięcie kosinusa, czyli kosinus x. Czyli to jest tak, 1, potem jest minus x kwadrat przez 2 silnia, plus x do czwartej przez 4 silnia, minus x do szóstej przez 6 silnia, plus i tak dalej. No i zapisane takim wzorem to będzie suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej x do potęgi 2n przez 2n silnia. To jest kosinus x. No i co? I teraz popatrzmy sobie na, więc ten szereg troszkę przypomina, prawda? Mamy 1, 1, potem jest 2 silnia, potem jest 4 silnia, znaki są tak jak potrzeba. Tylko te potęgi się nie zgadzają, prawda? Tu jest drugiej, tu jest do szóstej, tu jest do czwartej, tu jest do dwunastej, tu jest do szóstej, tu jest do osiemnastej. No dobrze, ale te potęgi jakby tutaj są trzy razy większe, prawda? 6 przez 2 to jest 3, 12 przez 4 to jest 3, 18 przez 6 to jest 3. No to może byśmy tak spróbowali, że zobaczmy sobie, no x do szóstej, prawda, x do szóstej, zapiszmy może tutaj, x do szóstej to jest x do trzeciej do kwadratu. Z kolei x do dwunastej to jest x do trzeciej do czwartej. Z kolei x do osiemnastej to jest x do trzeciej do szóstej. No dobrze, to może spróbujmy teraz ten nasz szereg zapisać troszkę inaczej. Napiszmy równa się
i zapiszmy go korzystając tutaj z tej obserwacji, czyli to jest tak 1 minus x do trzeciej do kwadratu przez 2 silnia plus x do trzeciej do czwartej przez 4 silnia minus x do trzeciej do szóstej przez 6 silnia plus x do trzeciej do ósmej przez 8 silnia. No i ogólnie widać, że można go zapisać w takiej postaci. Suma od n równego 0 do nieskończoności minus 1 do n tej. No i x do 6n to jest x do trzeciej do potęgi 2n. Czyli x do trzeciej do potęgi 2n przez 2n silnia. No i teraz co? No i teraz jak porównamy to, prawda, z wzorem na kosinus, to widzimy, że ten szereg to jest nic innego jak kosinus x do trzeciej, prawda? Jeżeli w miejsce x, prawda, wstawimy x do trzeciej w rozwinięciu kosinusa, no to co dostaniemy? To dostaniemy tak, 1 minus x do trzeciej do kwadratu, czyli x do szóstej przez 2 silnia, plus x do trzeciej do czwartej, czyli x do dwunastej przez 4 silnia i tak dalej, prawda? X do trzeciej do szóstej, czyli x do osiemnastej przez 6 silnia. No dobrze, to znaczy, że ten nasz szereg to jest po prostu kosinus x do trzeciej. Czyli nasza funkcja f od x, czyli ta nasza funkcja f od x, rozpoznaliśmy tę naszą funkcję f od x, że to jest kosinus x do trzeciej. No dobrze, skoro to jest kosinus x do trzeciej, to teraz możemy popatrzeć na ten nasz argument x, prawda? X. Ten dziwny argument teraz staje się bardziej jasny, prawda? No bo skoro x jest pierwiastek trzeciego stopnia z pi pół, to x do trzeciej to jest pi pół, czyli f od pierwiastek trzeciego stopnia z pi pół, to jest kosinus pi pół. No a kosinus pi pół to jest 0. Czyli wartość tej funkcji, ten szereg, suma tego szeregu w takiej dziwnej, nietypowym argumencie pierwiastek trzeciego stopnia z pi pół, to jest po prostu 0. Prawda? Czyli granicą z ciągu sum częściowych, czyli sumą tego szeregu jest 0. Czyli wartość tej funkcji wynosi 0. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.